Paweł Papaj, dyrektor klubu Łomża Wiwek Kielce. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze ręczni Łomża Wiwek wybrani drużyną roku 2021 w plebiscycie Świętokrzyskiej Gwiazdy Sportu 2021. Roku niełatwego, bo w ogóle trudny był chyba ten sezon 2020-2021. Od tego zacznijmy, bo to był ten taki sezon naznaczony jednak mocno covidem. To prawda i my to mocno odczuliśmy, ponieważ Wsparcie z trybun dla nas zawsze było wyjątkowe i myślę, że było dla nas kluczowe, jeśli chodzi o walkę w Lidze Mistrzów. Przypominam sobie kwiecień, kiedy zagraliśmy z drużyną z Nant w Lidze Mistrzów o awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. I tam ewidentnie brakło kibiców. Oczywiście możemy mówić tutaj o, o tym, że i nam się trafił jako zespołowi słabszy mecz, że, że można było tutaj coś więcej powalczyć, natomiast tego wsparcia z trybun brakło. My to bardzo mocno odczuliśmy właśnie na meczu z NAND, wcześniej na meczu z Flensburgiem i tak naprawdę kibice wrócili do nas na ostatni pojedynek tamtego sezonu, kiedy to graliśmy z Wisłą Płocki. Tak naprawdę robiliśmy tam, stawialiśmy kropkę nad I przy kolejnym mistrzostwie Polski. I tak naprawdę myślę, że oczekiwania, czekanie um, zawodników było tylko na to, kiedy wrócą ci kibice tak na dobre. Nie w 25%, nie w 50%, tylko kiedy w końcu poczują ten prawdziwy doping um, swoich fanów. No i to się wydarzyło. To się wydarzyło w drugiej części tego roku. Z, z, tu były świetne mecze w Champions League kiedy graliśmy z Barceloną, kiedy graliśmy z Paryżem. Myślę, że niewiele takich widowisk w historii i kieleckiego sportu i w historii tej hali było, kiedy no aż tak mocno odczuwalny był doping i aż tak wspaniałe widowisko zostało stworzone zarówno przez zawodników, jak i przez kibiców. Będziemy to wspominać na pewno na długo. Tym sobie może troszeczkę odkupiliśmy ten rok 2021 w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a w Lidze Polskiej no to na ten moment Cały czas rządzimy, chociaż ten sezon aktualny, który trwa właśnie, pokazał nam, że na pewno nie będzie tak łatwo i w tym sezonie zdobyć to Mistrzostwo Polski. Ostatni mecz, czyli wygrany zaledwie jedną bramką. Będziemy czekać na rewanż w maju. Ale myślę, że każdy tak naprawdę mieszkaniec innego miasta chciałby mieć taką drużynę, która co roku walczy o to Mistrzostwo Polski, jeszcze je wygrywa. Dlatego myślę, że cały czas możemy być niesamowicie dumni z, z piłki ręcznej w Kielcach męskiej drużyny Łomrzew Wiwekielca. Łomrzew kielce poniżej pewnego poziomu nie schodzi. No, tak jak powiedziałeś, kolejny tytuł mistrza Polski, 19, jak dobrze? 18, Czy teraz 18? walczymy o 19. Te, teraz o 19. 17, Puchar Polski wywalczony przez Biwę. Oczywiście, no cieniem kładzie się to, że na Top 16 zakończyliście te rozgrywki w Lidze Mistrzów po tej porażce z Nantes. No, ale pokaż mi drużynę w Polsce, która wygrywa z Barceloną i Paris Saint-Germain. No, odpowiem wprost, nie ma takiej, nie ma takiej, a taka drużyna, która wygrywa jeszcze w Barcelonie, bo mówiliśmy o meczu w Kielcach, a drużyna, która wygrywa w Barcelonie, e, no nie ma absolutnie, w piłce ręcznej, w samej piłce ręcznej od 6 lat nikt nie wygrał w Barcelonie, ostatnim razem, kiedy to 6 lat temu było, to, to też właśnie to uczyniła była Kielecka. nasza drużyna, także myślę, że to przeklinają nas trochę e, katalończycy, no i co no, już, trudno, no, dla, nas, dla nas dobrze. Napisaliśmy swoją piękną historię, historię naszą, naszego miasta piłki ręcznej polskiej. Ta historia jest cały czas pisana, szczególnie jeśli chodzi o tę pierwszą część rozgrywek Ligi Mistrzów, bo ten sezon 2021-2022. No to zwycięstwa nad topowymi zespołami w Europie, a to znaczy, że i także na świecie. Telekom Wesprem, Barcelona, Paris Saint-Germain, Flensburg. No i pierwsze miejsce w grupie. Cztery mecze pozostały do końca fazy grupowej. No i duża wiara w to, że pierwsze bądź drugie miejsce premiowane awansem stanie się faktem. To prawda. Chyba nikt się nie spodziewał, kiedy zobaczyliśmy wyniki losowania. Że po tej przerwie my będziemy liderami grupy, nie Barcelona, nie Paryż, nie, nie, nie wspomniane Wesprem, ale Łąża i Kielce. gdzieś tam, no, nie ukrywam, były obawy. Oczywiście my mówiliśmy, że wspaniałe drużyny do nas przyjadą, że, że, że świetne mecze się szykują, ale mimo wszystko gdzieś tam no, były obawy, jak sobie w, tym, w tej grupie poradzimy, a poradziliśmy sobie póki co świetnie, bo choć oczywiście jest niedosyt chociażby ostatniego meczu e, w Porto. To myślę, że i tak jesteśmy w dobrym miejscu i te cztery mecze, które nas czekają zaraz po wznowieniu rozgrywek w lutym, marcu, mamy nadzieję rozegrać tak, żeby na tym pierwszym miejscu pozostać i żeby później walczyć w ćwierćfinale o to, żeby awansować po. Tak, to będzie po czterech lat latach przerwy do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Czego oczywiście życzę ja, jak i wszyscy nie tylko kieleccy kibice, no, a to będzie oznaczało, jeżeli drużyna Łomży w Kielce, w co wierzę, znajdzie się Final Four, pojedzie do Kolonii, tam walczyć będzie y, nieustępliwie, a, a już sam wyjazd do Kolonii będzie pewnie oznaczał, że za rok spotkamy się tutaj znowu. Chociaż nie, mam nadzieję, że to już nie będzie gala online, że w końcu będziemy mogli tak, spotkać tak, się na żywo na tak. balu mistrzów sportu. Tak, tak. To my tak jak sportowcy. Sportowcy oczekiwali, czekali na tych kibiców, którzy by chcieli z powrotem wrócić na trybuny i pomóc im realnie. I myślę, że to tak jak rok temu ja mówiłem, to było największym zwycięstwem sportu rok temu. I w tym roku też tak po, po części jest największym sukcesem sportu i każdej drużyny, że w końcu może być oglądana przez swoich kibiców. Nie gdzieś tam online, powiedzmy w telewizji, tylko. No i tak samo z galą, bo to my wszyscy tworzymy środowisko sportowe w Kielcach. Czy to jest piłka ręczna, czy to jest piłka nożna, czy to są inne dyscypliny sportu, indywidualne, których w Kielcach przecież nie brakuje. Wszystkie te dyscypliny są potrzebne w naszym mieście i myślę, że my często się wspieramy wzajemnie. Co jest bardzo dobre, no bo przecież sport jednoczy, sport musi jednoczyć, sport powinien jednoczyć, więc niech te kielce też i y, żyją sportem, niech będą ze sobą i wszyscy razem, niech się wzajemnie wspierają. Ja mogę wszystkim innym sportowcom pogratulować. Y, raz że sukcesów, a też i startów, bo jeśli sportowiec startuje, chce i wierzy w siebie, to też jest często sukces, nie tylko liczą się medale, nie tylko zwycięstwa, ale każdy sportowiec powie, że i porażki uczą, budują i tak dalej. A podziękować też i musimy kibicom, sponsorom naszym, bo bez nich nie byłoby nas. Dziękuję bardzo, Paweł, Papa i dyrektor Ułamże Wiwekieńce. Dziękuję serdecznie.